godzina 14, jak ostatnio codziennie, a wkrótce troszeczkę rzadziej, ale będziemy się widywać nadal regularnie na Otodom Live. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rynku deweloperskim i o tym, jak znaleźć bezpiecznego dewelopera, bezpiecznie dokonać transakcji, zarówno w tym specyficznym czasie, w jakim znajdujemy się w tej chwili, jak i po nim. Mamy wspaniałego gościa, którym jest Marek Bortnik, Skanska Residential Development Poland. Rozmawiamy o tym, między innymi, jak ta firma radzi sobie dzisiaj na rynku w dobie wiadomej epidemii, ale także w jaki sposób działa, w jaki sposób informuje też klientów, w jaki sposób zabezpiecza ich. Przypominam o tym, że oczywiście możecie tak jak codziennie wysyłać nam pytania. O, Beata Walczewska już nas wita. Cześć Beata, my Ciebie również witamy. Właśnie w ten sposób możecie wyświetlać się tutaj u nas na ekranie. Mogą to być pozdrowienia, powitania, mogą być to pochwały, że rozmowa jest bardzo ciekawa, bardzo to oczywiście lubimy, ale mogą być to także pytania i postaramy się przekazywać je do naszego gościa i postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Także jeśli macie jakieś pytania dotyczące rynku deweloperskiego, ale dotyczące też głównie tego, jak bezpiecznie kupować na tym rynku, to możecie je sobie przygotować. Postaramy się znaleźć na to czas pod koniec, a jeśli ktoś będzie chciał odpowiedzi natychmiastowej, to oczywiście również zapraszamy do wrzucania komentarzy. Żeby się nie wyświetlało Facebook user, to musicie niestety zaakceptować. Pod transmisją jest taki link i wyrazić zgodę i wtedy będzie się wyświetlało to właśnie mniej więcej w ten sposób. Platforma Mieszkaniowa niedawno, również z Platformą Mieszkaniową rozmawiamy, a dziś rozmawiamy ze Skanska. Proszę mi powiedzieć, na dzień dobry, na sam początek, o czym powinniśmy wiedzieć, kupując mieszkanie od dewelopera, na co zwrócić uwagę, jakie są z punktu widzenia konsumenta zagrożenia, które przed którymi musi się ustrzec? No cóż, najlepiej wybrać dewelopera, który ma ugruntowaną pozycję na rynku i z sukcesem zrealizował już projekty deweloperskie, no i posiada rzeszę zadowolonych klientów. To jest oczywiście pewna ogólne spostrzeżenie, natomiast no, warto zwrócić na pewno uwagę na to, w jakim systemie, w jaki sposób deweloper realizuje inwestycje. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, czy deweloper finansuje się samodzielnie, czy z jakich środków się finansuje, czy ma finansowanie zewnętrzne, czy może finansuje się w oparciu o środki własne, czy może o środki, tak jak Skanska, w oparciu o środki z grupy kapitałowej. Bo to ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa transakcji. Wiadomo, że im więcej podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji, tym większe jest prawdopodobieństwo pewnych różnic zdań czy podejścia do realizacji projektu, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Tutaj jako przykład mogę podać moją firmę, która realizuje, finansuje wszystkie swoje projekty w oparciu o środki grupy Skanska, czyli posiada pewne i stabilne źródło finansowania projektów, jest jakby niezależny od zewnętrznych czynników. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, no warto wybrać takiego dewelopera, który realizuje inwestycje w oparciu o stałych, sprawdzonych wykonawców. Skanska realizuje inwestycje przy współpracy z generalnym wykonawcą Skanska SA, które gwarantuje terminowe i stabilne stosunki, czyli nie ma tutaj niespodzianek, które normalnie mogą wyniknąć w przypadku realizacji przez podmioty zewnętrzne, więc no, odpada na pewno istotny czynnik ryzyka. No i trzecia rzecz, no warto jednak chyba, wydaje mi się, wybierać deweloperów, którzy gwarantują wykonanie czy powodzenie projektu całym swoim majątkiem, czyli wszystkie projekty, które realizuje w oparciu o jedną spółkę.
a raczej nie tych, którzy realizują w oparciu o spółki celowe, aczkolwiek tak jak mówię, no to jest kwestia oczywiście bardzo indywidualna, ale no jeden czynnik, kolejny czynnik ryzyka eliminuje. Czyli jeśli ktoś na przykład rozważa w tej chwili zakup mieszkania na rynku pierwotnym, rozważa zakup mieszkania w jakiejś nowej inwestycji, to co powinien zrobić, żeby się upewnić, że to jest pewny zakup, że nie powinno być przykrych niespodzianek? No na pewno zadać pytania deweloperowi właśnie tego typu, w jaki sposób realizuje inwestycje, w oparciu o jaki model, jak finansuje, jakiego ma wykonawcę. Bo to ma znaczenie nawet nie tylko dla samej transakcji, ale na przykład stałe stosunki czy dobre stosunki z wykonawcą, takim jak Skanska S.A. w naszym przypadku, no gwarantują na przykład w tym okresie gwarancyjnym sprawne i skuteczne usuwanie wad ewentualnych. Więc im więcej pytań do dewelopera, im więcej informacji mamy, no tym lepiej, więc tu oczywiście też trzeba wykazać pewną inicjatywę. Mamy pytanie, od którego nie da się uciec w obecnym czasie. Mianowicie siedzimy w większości w domach, czy wielu z nas, nie wszyscy niestety mogą. Czy transakcje odbywają się normalnie? W jaki sposób można zdalnie zakupić mieszkanie? Czy to jest w ogóle możliwe? To znaczy, zakup zdalny jest pewnym takim uproszczeniem jakby. Natomiast no wiadomo, że jest określona forma umowy deweloperskiej, ta ustawa deweloperska określa tą formę, w sposób pewny jest to forma aktu notarialnego, więc póki co nie ma instrumentów, które mogłyby pozwolić na zawarcie zdalne takiej umowy. Trzeba po prostu się udać do notariusza i taką umowę zawrzeć. Natomiast no, jest możliwość oczywiście, i tutaj deweloperzy w tej chwili dosyć szeroko to wprowadzają, takiego zawierania umów zdalnego, umów rezerwacyjnych. I krótko mówiąc, no mamy upatrzone jakieś mieszkanie, no i chcemy powiedzmy zarezerwować to mieszkanie, żeby się chociażby, nie wiem, czy dojść, uzyskać pewność, że chcemy je na pewno nabyć, ewentualnie sprawdzić swoją zdolność kredytową, czy dostaniemy kredyt po prostu na taki lokal. No i tutaj takie możliwości istnieją oczywiście. Deweloperzy wprowadzają w tej chwili taki instrument. On co do zasady opiera się na tak zwanej formie dokumentowej, czyli po prostu ustalamy tożsamość osoby, z którą zawieramy taką umowę. I po prostu ta umowa jest zawarta na odległość. No tu są różne techniki. Jedną z technik jest po prostu wymiana maili. Też można sobie wyobrazić taką z klientem, taką formę. Natomiast no, Skanska prowadziła taki troszeczkę bardziej zaawansowany sposób, czyli tu korzystamy z platformy udostępnianej przez podmiot zewnętrzny. I taka umowa rezerwacyjna jest w bardzo prosty sposób zawierana, po prostu po umówieniu się z klientem, po przekazaniu klientowi wszelkich informacji, na podstawie których on podejmie decyzję o tym, że chce zarezerwować to dane mieszkanie, po prostu wysyłany jest mu link, w który klika, otwiera mu się tekst umowy, tekst załączników i wystarczy kliknąć, podpisuje i umowa jest zawarta, później dostaje klient zwrotną informację z plikiem, który jest po prostu, którym jest ta umowa, którą podpisaliśmy. I taki instrument jest, on funkcjonuje, więc jak najbardziej można z niego korzystać. Sposób pracy ostatnio diametralnie musieli zmienić pośrednicy, no bo siłą rzeczy zwykle pokazywali te mieszkania na żywo, natomiast z wami jest trochę inaczej, bo jednak deweloperzy bardzo często sprzedawali mieszkania na podstawie planów, wizualizacji. Czy w ogóle cokolwiek się zmieniło w ostatnich tygodniach w sposobie waszej pracy, czy chociażby kontakty z klientami odbywają się właśnie zdalnie, czy nie widzicie jakiejś tam wielkiej różnicy? To znaczy, no ta sytuacja związana z koronawirusem, ona wymusza oczywiście wprowadzanie w dosyć przyspieszonym tempie różnych rozwiązań bezkontaktowych, że tak powiem. No oprócz tych umów rezerwacyjnych zawieranych na odległość,
istnieje możliwość dalszego oglądania lokalu w oparciu o taki instrument jak wirtualny spacer 360. Skanska wprowadza taką możliwość w tej chwili ona jest wprowadzana na inwestycji Park Skandynawia, no i w kolejnych projektach sukcesywnie będzie taka możliwość wprowadzona. Jedna rzecz, no oczywiście podczas rozmowy z konsultantami istnieje możliwość zobaczenia makiety i czy przesłania po prostu wszelkich informacji, które klient sobie życzy w taki tradycyjny sposób. Natomiast no tutaj dodatkowo jeszcze z takich ciekawostek i to też z tego co wiem inni deweloperzy też wprowadzają możliwość, Skanska wprowadziła możliwość bezkontaktowego odbioru lokalu, czyli cały proces odbioru lokalu polega na tym, że praktycznie nie ma kontaktu z innymi osobami. Klient dostaje instrukcję, jak przeprowadzić taki odbiór bezkontaktowo i ten odbiór jest po prostu przeprowadzany, taka możliwość istnieje. A jak to działa? Klucze pod wycieraczką? Klucze, to znaczy pierwsza faza to jest taka, że odbieram, lokal jest otwarty w ogóle i klatka schodowa, w której się znajduje lokal jest otwarty, więc klient wchodzi praktycznie prosto do lokalu, tam ogląda, sprawdza, czy są jakieś wady, czy są usterki, ewentualnie zgłasza. Jeżeli nie ma, to istnieje możliwość po wyjściu z lokalu udaniu się do biura sprzedaży i tam czeka na klienta w kopercie zestaw dokumentów z klucze do lokalu. No i tak mniej więcej to wygląda. Klient podpisuje protokół odbioru, wrzuca go do skrzynki i tak więc praktycznie nie ma kontaktu. Jeśli ktoś chciałby podpisać umowę rezerwacyjną zdalnie przez na przykład mailowo, to na co powinien zwrócić uwagę? No przede wszystkim wiadomo, że taki zdalny kontakt, no to jest tutaj jest możliwość różnego rodzaju nieporozumień, tak? Więc na pewno trzeba się upewnić, że ten lokal, który rezerwujemy, to jest lokal, który nam odpowiada. Więc tutaj ważne są te wszystkie kroki poprzedzające już zawarcie tej umowy rezerwacyjnej, czyli uzyskanie wszelkich informacji dotyczących takiego lokalu, bo sama umowa jest dosyć prosta, ona najczęściej są na dosyć krótki okres, więc sama treść takiej umowy oczywiście nie jest jakoś bardzo skomplikowana, więc to tam oczywiście no, trzeba zwrócić uwagę na chociażby kwestię tego, czy jest ta opłata rezerwacyjna zwrotna, czy bezwzwrotna, a jeżeli jest zwrotna, czy w jakim zakresie, albo czy jest możliwość odstąpienia od takiej umowy zawartej na odległość. Skoro jesteśmy przy umowach, to chciałbym dowiedzieć się, czy obecnie panująca pandemia zmieniła w jakiejś formie wasze umowy deweloperskie, czy coś musieliście wprowadzić, dodatkowe zapisy i od razu zapytam, czy te zapisy w razie czego, jeśli takie były, pozostaną już w tych umowach, czy to się zmieniło coś na stałe? To znaczy tak, generalnie pandemia jest określona jako sytuacja, która może być określona jako siła wyższa. I tutaj co do zasady wiadomo, że ta siła wyższa działa w sposób taki, że no, nieterminowe wykonanie zobowiązania byłoby nieobarczone konsekwencjami, jeżeli by oczywiście był bezpośredni związek między siłą wyższą a niewykonaniem zobowiązania. Natomiast tutaj same umowy deweloperskie, to ja zresztą Skanska nie definiowała tej siły wyższej w swoich umowach wcześniej. I chyba tak było mniej więcej, też inni deweloperzy raczej tego nie robili, z tego co wiem. Natomiast no tutaj siła wyższa ma to do siebie, że jest zjawiskiem nagłym, niespodziewanym, którym nie można było zapobiec, więc tutaj pojawia się pytanie, jak podejść w tej chwili już do nowo zawieranych umów z klientami w sytuacji, można by było ewentualnie mieć wątpliwość, może być tak ta okoliczność związana z epidemią kwalifikowana jako ta siła wyższa, tak? No bo już w tej chwili wiemy, że ona wystąpiła. Więc my tutaj wprowadziliśmy do naszych wzorów umów taki bezpiecznik polegający na tym, że
klient w sytuacji, w której wykaże nam jakby niemożliwość, podpisze, zdecyduje się na podpisanie umowy deweloperskiej, ale wykaże później niemożliwość wykonania obowiązków z niej wynikających, powołując się na sytuację epidemii COVID-19, to w tym momencie klient nie będzie zobowiązany do zapłaty nam ani kar umownych, ani odsetek. No. Czyli jeśli klient... W przyszłości, no, można sobie wyobrazić, że takie rozwiązania na fali tej sytuacji jakieś tam się pojawią, więc myślę, że jest duża szansa, że pewne rozwiązania na stałe się pojawią w umowach. Ale w tej chwili, jeśli na przykład klient zdecydował się na zakup mieszkania, a wie, że coś w tej chwili zmieniło się nagłego i to nie bez powodu, tylko z powodu właśnie siły wyższej związanej z pandemią, to co taki klient może zrobić z podpisaną umową? Co klient może zrobić z podpisaną umową? Więc na pewno, jeżeli ma problem, to bez względu na zapisy umowy, Skanska generalnie podchodzi indywidualnie do takich sytuacji, po prostu trzeba zgłosić taką kwestię. No i tutaj poszukujemy indywidualnych rozwiązań, każda sytuacja jest inna, więc trudno tak z góry powiedzieć po prostu, jakie będą rozwiązania. Natomiast no tutaj rozumiemy tę sytuację związaną z epidemią i z różnymi sytuacjami życiowymi, które mogą się w związku z tym pojawić, więc tutaj zawsze będziemy poszukiwać rozwiązań satysfakcjonujących w miarę możliwości obydwie strony. A to jest takie zrozumienie, czy liczycie na takie zrozumienie w razie czego od strony klientów? Co jeśli deweloper z powodu siły wyższej nie jest w stanie na przykład dotrzymać terminu? Co wówczas przysługuje klientom, a co przysługuje deweloperom? To znaczy tak, jeżeli deweloper nie będzie w stanie wykonać umowy w terminie, no to oczywiście tutaj pojawiają się kary umowne, które są standardowo przez deweloperów zastrzegane na rzecz klienta. No i oczywiście, no jeżeli pojawia się siła wyższa i ta siła rzeczywiście wpłynęła na niewykonanie w terminie, no to oczywiście te kary umowne również nie powinny być naliczane moim zdaniem. Natomiast no, klient oczywiście w sytuacji, w której minie termin zawarcia umowy ostatecznej, czyli przenoszącej własność lokalu, ma możliwość wyznaczenia zgodnie z ustawą dodatkowego 120-dniowego terminu na zawarcie umowy. No i pomimo tego, bez względu na to, czy występuje siła wyższa, czy nie, jeżeli ten termin minie, to klient po prostu może zawsze odstąpić od umowy. A czy niewykonanie na przykład lub nienależyte wykonanie przez dewelopera obowiązków wynikających z umowy może być podstawą do dochodzenia wobec dewelopera? No tak, oczywiście. No tutaj mamy, Skanska zastrzega kary umowne na rzecz klienta, jeżeli byśmy się opóźnili z wydaniem lokalu czy z zawarciem umowy ostatecznej, to mamy przewidziane kary umowne w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki do wysokości 4% i w drugą stronę działa to dokładnie w taki sam sposób, czyli maksymalne odsetki czy kary umowne to jest 4% wartości, to jest ceny takiego lokalu, więc tutaj jak najbardziej takie rozwiązania są. Przypomnę wszystkim, którzy nas w tej chwili oglądają, a jest nas w tej chwili 65 plus 2, że naszym gościem jest Marek Botnik, Skanska Residential Development. Jeśli macie jakieś pytania, to jest ten moment, że możecie jak najbardziej wpisywać w komentarzach i postaramy się odpowiedzieć. Tymczasem moje pytanie jest takie, czy w tej chwili, w tej sytuacji, która nas otacza, klienci deweloperów mogą się spodziewać, że będą bardziej przez nich prześwietlani, jeśli chodzi o możliwości finansowe, wypłacalność? Znaczy takiego instrumentu Skanska nigdy nie stosowała i nie stosuje i raczej chyba nie będzie stosować z tego co wiem. Inni deweloperzy wydaje mi się też nie stosowali takich instrumentów, żeby prześwietlać sytuację. To absolutnie raczej poza standardem, więc myślę, że to się nie będzie zdarzało.
kilku zdaniach, jeśli mógłby Pan powiedzieć, kim według Pana jest zaufany deweloper? Jakie cechy powinien mieć zaufany deweloper, żeby faktycznie warto było z nim podejmować współpracę? No to wiadomo, że po prostu kwestia ogólnego podejścia do klienta, no w jaki sposób deweloper podchodzi do klienta, w jaki sposób przebiega obsługa, w jaki sposób przebiega usuwanie ewentualnych wad, w jaki sposób spółka, to o czym już mówiłem, prowadzi samo przedsięwzięcie deweloperskie, czyli w oparciu o jakiś schemat. Więc tutaj jest bardzo dużo okoliczności. No tak jak mówię, no generalnie rzecz biorąc, no warto wybierać deweloperów, którzy mają ugruntowaną pozycję na rynku i renomę, plus te rzeczy, o których mówiłem, czyli po prostu kwestia finansowania projektu, czy kwestia wykonawstwa, czy kwestia właśnie gwarantowania całym swoim majątkiem powodzenia projektu. No to są te elementy, na które na pewno trzeba zwracać uwagę. Więc tak ogólnie można chyba tak to określić. Okej, okay. Podsumowując w takim razie te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, to prosiłbym jeszcze o takie podsumowanie trzech najważniejszych rzeczy, które klient, który chce kupić mieszkanie, powinien sprawdzić. Trzy takie czynności, które są absolutnie topowe i najważniejsze. No na pewno powinien sprawdzić umowę, czy wzór umowy deweloperskiej, aczkolwiek one są dosyć zrobiły się przynajmniej dosyć skomplikowane i długie, więc tutaj oczywiście można posłużyć się po prostu prawnikiem zewnętrznym, który po prostu taką umowę sprawdzi klientowi. No warto na pewno dosyć szczegółowo zapoznać się z dokumentami, które deweloper udostępnia, w tym dokumentami finansowymi, bo zgodnie z ustawą deweloper takie dokumenty finansowe musi udostępnić klientowi za dwa ostatnie lata. No warto zapoznać się na pewno z samym projektem, ze standardami wykonania, żeby nie było żadnych zaskoczeń co do tego, co, jak ten lokal wygląda tak naprawdę. No warto ogólnie zapoznać się też z historią działalności takiego dewelopera na rynku, w jaki sposób realizował projekty, czy sukcesem, czy jest po prostu partnerem godnym zaufania w opinii klientów, które już po prostu, których miał. Okej, mam nadzieję, że wszyscy po obejrzeniu tego live'a będą wiedzieli, o co zapytać i co sprawdzić, a tymczasem pojawiło się pytanie pierwsze, tak naprawdę, na sam koniec i tak trochę rzutem na taśmę, bo już mieliśmy kończyć. Jolanta Olko, czy Skanska przewiduje rozszerzenie współpracy z pośrednikami, czy tylko sprzedaż odbywa się we własnych biurach obsługi? Sprzedaż odbywa się we własnych biurach, natomiast czy zamierza, no myślę, że kwestia tutaj to jest kwestia przyszłości, tak, ewentualnie czy ten model ulegnie zmianie. Na tą chwilę, no ja przynajmniej nic nie wiem o tym, żebyśmy mieli rozszerzać współpracę, jeżeli chodzi o sprzedaż z zewnętrznymi podmiotami. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Sprawdzam jeszcze, czy jakieś pytanie nie dopływa, bo wiem, że te pytania do nas trafiają tak z około 20-sekundowym opóźnieniem, więc będę jeszcze coś tam sobie mówił, żeby zająć wasz czas i zobaczyć, czy przypadkiem jakieś pytanie ostatnie nie wpłynęło. Tymczasem chyba nie, więc mogę podziękować za odpowiedź na to pytanie, ale też na wszystkie poprzednie. Myślę, że teraz nasi widzowie trochę lepiej będą wiedzieli, co sprawdzić, zanim kupią mieszkanie od dewelopera i będą lepiej sobie wyobrażać, kim jest bezpieczny deweloper. Naszym gościem był Marek Bortnik, Skanska Residential Development Poland.
Bardzo dziękuję za Waszą obecność do samego końca i zapraszam w przyszłym tygodniu, bo teraz będziemy wchodzić na Autogram Live raz w tygodniu. W przyszłym tygodniu będzie bardzo ciekawa rozmowa, na razie jeszcze nie zdradzę z kim. Oprócz tego zapraszam również pośredników do zapisywania do grupy Akademia Rozwoju Agenta, ponieważ tam zawsze co tydzień będzie dodatkowa transmisja z tematami typowo skrojonymi pod pośredników. Magdalena Sosna napisała dzięki za fajne rady. Ja również dziękuję im i w imieniu Magdaleny Sosny i w imieniu swoim, a także całej ekipy Oto Dom, która czuwała nad dzisiejszym live'em. Wielkie dzięki za obecność i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję, do widzenia. Dziękuję wszystkim.